piosenka Iga Wyrwał i jej partner Łukasz Czarnecki. Na lepsze. Widziałam tylko przez sekundę, jak miałam make-up robiony, więc nie mieliśmy szansy porozmawiać, więc to było taka myśl, że już jest i to wszystko. Jaifa zatańczy para numer 4. Iga Wyrwał i Łukasz Czarnecki. Iga i Łukasz. No proszę, uśmiechnięta Iga. Przepraszam, może nie dam głosu Iwonie, bo Iwona się zasłania kartką. Czy to no oznacza... trochę się jeszcze śmieje. No właśnie. A ja muszę przyznać, że zwróciłam uwagę i bardzo doceniam Igi interpretację aktorską również tego tańca. O to chodziło. O to chodziło. Tak, jak a powiedz mi, czy to prawda, że zamierzasz, myślałaś o tym, żeby związać swoją przyszłość z aktorstwem i spróbować swoich sił w tym zawodzie? Na przyszłość tak, myślę o tym i myślę, że byłoby to lepszym trochę rozwiązaniem niż taniec. Ale taniec, jak jeszcze troszeczkę z Łukaszem poćwiczysz, może się naprawdę w zawodzie aktorki przydać. To chyba do musicalu bardziej. Ale będzie coraz lepiej, ja w to wierzę. Ja. Łukasz, ja mam wrażenie, że Igę jednak bardzo mobilizuje program na żywo. Mam wrażenie, że jak widzę was też na próbach, że odżywa. Na próbach jeszcze Iga jest taka pełna lęku, czy jej się uda, czy nie i jednak... To dobrze, że w tą stronę, a nie, że na live byłoby na odwrót, że nagle jej się nie chce. Dziękujemy. Jesteśmy gotowi do ocen? Nie. Jesteśmy gotowi? Nie. Nie? Ale ocen pani Pawłowicz nie pokazujemy. Niestety musimy pokazać wszystkich, nawet jak będą bardzo groźni. Może wcale nie będą tacy groźni. Zobaczmy. Przede wszystkim państwa głosy, niestety. O zdobycie punktów i waszego uznania za Jaifa niestety troszkę tych punktów zabrakło. Ale macie i tak wielu sympatyków. No mamy trochę. Nie wiem, co mam ci powiedzieć w tym momencie. Miło ci się... Która nie źli, po prostu nie wyszło. Iga Wyrwał. Słyszałem, że miałaś sen, że odpadniesz. No dokładnie, tak? Spełnił się. Spełnił się, ale w związku z tym byłaś na to bardziej przygotowana, że... Wiesz co, wiedziałam, że jakoś daleko nie dojdziemy, więc to nie było też takim wielkim rozczarowaniem. No nie czarujmy się, teraz zatańczyć, no nie umiem. Ojej. Nie mam nawet tego przygotowania, jak niektórzy... Łukasz, weteran, tutaj już wiesz, weteran już tańca związany. Edycji zrobiłem. W każdym razie dziękujemy bardzo. Dziękujemy was bardzo miło mieć w programie i do zobaczenia w finałowym odcinku. Bądźcie z nami. A co, będziecie tańczyć w finale? Czy nie? Nie wiem, ale może mam coś nadzieję, nowego? Może mam nadzieję, że tego czasu trochę się nauczę tańczyć. Codziennie będziemy... W takim razie bądźcie z nami za parę tygodni. Będziemy tak jest. No i mamy...